Półfinałowe odcinki mam talent. Dostarczały widzom wiele emocji, a wydarzenia na żywo były szczególnie stresujące dla nowych członków Jury, Julii Wieniawy i Marcina Prokopa. Doświadczenie na żywo jest zawsze dużym wyzwaniem, nie tylko dla uczestników, ale również dla jurorów, którzy muszą na bieżąco oceniać występy i reagować na nieoczekiwane sytuacje. Nowi prowadzący show Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak, Starak. Również stawiali czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem na żywo, co spotkało się z mieszanymi reakcjami publiczności. Chociaż świeżo upieczeni jurorzy uniknęli większej krytyki, para prowadzących nie miała tyle szczęścia. Widzowie wyrażali swoje rozczarowanie, a niektóre z komentarzy były konstruktywne, choć krytyczne. Sytuacja skomplikowała się, kiedy TVN zaczął usuwać niektóre z krytycznych komentarzy na swoich platformach społecznościowych. Ta decyzja spotkała się z negatywną reakcją internautów, którzy odczuli to jako ograniczenie swobody wyrażania opinii, co tylko spotęgowało ich frustrację. Ciekawym aspektem jest także wspomnienie o Agnieszce Woźniak, starak, która, jak sugeruje fragment, kontynuuje swoją karierę poza Mam Talent. Być może odnosi się to do jej innych projektów telewizyjnych lub działań w branży rozrywkowej, co pokazuje jej wszechstronność jako postaci medialnej. Cała sytuacja wokół półfinałów Mam talent rzuca światło na wyzwania związane z zarządzaniem odbiorem publicznym w czasach mediów społecznościowych oraz na presję. Jaką mogą odczuwać prowadzący i jurorzy w tak popularnych programach telewizyjnych? Agnieszka Woźniak Starak, mimo że mogła spotkać się z mieszanką opinii w roli prowadzącej mam talent, nie ogranicza swojej kariery medialnej wyłącznie do tego formatu. Znana z umiejętności adaptacji do różnych ról w mediach, Agnieszka rozszerza swoje działania o kolejne projekty co świadczy o jej wszechstronności i profesjonalizmie. Agnieszka niedawno zadebiutowała z nowym formatem rozmów przeprowadzanych w samochodzie, który zainaugurowała w dniu swoich urodzin. Opisując swoje motywacje do podjęcia się tego zadania, wyjaśniła w rozmowie z plejadą po pierwsze brakowało mi poranków, po drugie bardzo lubię one rano, uważam, że to świetny format, po trzecie uwielbiam rozmawiać z ludźmi i na koniec kocham jeździć samochodem. To wystarczyło, nie musiałam się zastanawiać. Te słowa pokazują jej pasję do mediów i komunikacji. Agnieszka podkreśliła również swoje zadowolenie z dołączenia do nowego zespołu oraz możliwości pracy w różnych mediach. Dołączam do fantastycznego zespołu, co mnie bardzo cieszy. Zaczynałam w radiu, jestem w telewizji, a internet to medium, które łączy jedno i drugie, wyznacza nowe trendy. Jest nowoczesne, dlatego trzeba tu być. Dla mnie to proste, wyjaśniła. Jej zdolność do adaptacji i chęć uczenia się są kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie mediów. Odbiór nowego formatu przez widzów jest znacząco pozytywny, co wskazuje na to, że Agnieszka nie tylko utrzymuje swoją popularność, ale również skutecznie rozszerza swoje media presence. Komentarze takie jak i to jest dobra wiadomość. Nareszcie będzie pani w programie na żywo, bo nie ukrywam, że bardzo pani brakuje w ddtvn. Już nie mogę się doczekać. Gratulacje świadczą o silnym wsparciu jej fanów i oczekiwaniu na więcej jej obecności w mediach.